Witam. W dzisiejszym nagraniu omówienie pełnego wykładu z zakresu prawa rolnego. Czym jest prawo rolne? Definicja. Prawo rolne to całokształt norm prawnych regulujących stosunki społeczne związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym także produkcji rolnej i rynku rolnego. Jest to definicja profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Prawo rolne to zespół instytucji i rozwiązań prawnych o charakterze szczególnym, podyktowanym specyfiką rolnictwa jako odrębnego działu gospodarki, które tworzą normy prawne, strukturalne i techniczne dla działalności produkcyjnej, jak też dla przetwarzania i obrotu produktami rolnymi. Definicja profesora Aleksandra Lichorowicza. W prawie rolnym można wyróżnić co najmniej trzy podstawowe kategorie pojęć. Po pierwsze, działalność rolnicza, czyli działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym także produkcji ogrodniczej i sadowniczej, pszczelarskiej, rybnej i leśnej. Gospodarstwo rolne. Każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalności rolniczej, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Producent rolny. Każda osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wytwarzająca produkty rolne. Definicja nieruchomości rolnej. Są to nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Użytki rolne. Są to grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod orowami. Pojęcie gospodarstwa rolnego z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 roku. Gospodarstwo rolne to gospodarstwo prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 hektarów. Ceny rolne. Podstawa systemu interwencji rynkowej w rolnictwie Unii Europejskiej, czyli ceny rolne. Są one ustalane na poziomie wysokim, wyższym niż ceny światowe, mają służyć zapewnieniu rolnikom odpowiedniego poziomu życia oraz odpowiednich dochodów. Ceny rolne w Unii Europejskiej są cenami wysoko regulowanymi. Ceny rolne w Unii Europejskiej są cenami ustalonymi w drodze legislacyjnej, przez co ulegają bardzo częstym modyfikacjom i deformacjom. W ustawodawstwie wspólnoty wyróżnia się dwie kategorie cen rolnych. Ceny służące stabilizacji rynku wewnętrznego wspólnoty, to jest cena wskaźnikowa, orientacyjna, docelowa i cena interwencyjna. Ceny służące ochronie rynku wewnętrznego wspólnoty przed napływem tanich produktów rolnych z państw trzecich. Kto jest rolnikiem indywidualnym w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego? Ustawy z 11 kwietnia 2003 roku. Chodzi tu o artykuł 6. Rolnikiem indywidualnym jest osoba fizyczna, będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nie przekraczającej 300 hektarów, prowadząca osobiście gospodarstwo rolne, posiadająca kwalifikacje rolnicze, zamieszkała w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zmiany generacji inter vivos w rolnictwie, renta strukturalna. W jakich formach prawnych następuje zmiana generacji inter vivos, czyli między żyjącymi? Formy prawne uniwersalne. Darowizna, sprzedaż, dożywocie. Formy prawne specjalne. Przekazanie gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną. Umowa z następcą. Dwie sytuacje, w których gospodarstwo rolne na podstawie ustawy dziedziczą spadkobiercy na zasadach ogólnych. Gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy i gdy żadna z osób, które powołał, nie może lub nie chce być spadkobiercą. Instrumenty w zakresie przeciwdziałania nieformalnemu obrotowi nieruchomościami rolnymi. Obowiązek zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, możliwość przywrócenia stanu poprzedniego, możliwość stosowania przez państwo sankcji. W postępowaniu spadkowym sąd ustala wysokość spłat spadkowej z gospodarstwa rolnego w pierwszej kolejności wody. Zgodnego porozumienia spadkobierców. Sposoby umownego działu spadku. Umowny dział spadku jest formą zniesienia współwłasności majątku spadkowego. Sposoby podziału majątku spadkowego. Podział w naturze.
przyznanie przedmiotu spadku jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem wszczęcia spłat pozostałym spadkobiercom, podział cywilny, sprzedaż gospodarstwa rolnego. Na czym polega ograniczenie zapisów w odniesieniu do dziedziczenia gospodarstwa rolnego? Artykuł 1067 Kodeksu Cywilnego ogranicza wykonanie zapisu naruszającego przepisy dotyczące podziału gospodarstwa rolnego w ten sposób, że przewiduje on roszczenie o zmianę przedmiotu zapisu części fizycznej w nieruchomości rolnej na świadczenie pieniężne, zobowiązuje spadkobiercę do wykonania zapisu. Co należy rozumieć przez przekazanie gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną? Przekazanie gospodarstwa za rentę strukturalną polega na wyzbyciu się własności gospodarstwa rolnego albo na oddaniu użytków rolnych wchodzących w strukturę gospodarstwa rolnego w dzierżawę. Komu przysługuje renta strukturalna? Przysługuje ona rolnikowi, który spełnia łącznie kilka warunków. Ukończył 55 lat, ale nie osiągnął 60 lat, jeśli jest kobietą, albo ukończył 60 lat, ale nie osiągnął 65 lat, jeśli jest mężczyzną. Podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres 120 kwartałów. Prowadzi nieprzerwanie działalność rolniczą w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzającej wystąpienie o rentę, jeżeli była ona jego głównym lub jedynym źródłem utrzymania. Zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, przekazał gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni co najmniej 3 hektarów. Warunki po stronie osoby nabywcy. Musi być rolnikiem, musi posiadać kwalifikacje rolnicze, nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty, a poza tym powierzchnia gospodarstwa rolnego, które ulega powiększeniu, nie może być mniejsza niż 15 hektarów. Wysokość renty strukturalnej stanowi 1,5-krotność najniższej emerytury. Wypłaca się ją do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego lub do czasu nabycia prawa do renty lub emerytury z ubezpieczenia społecznego. Postępowanie scaleniowe, komasacja gruntów, etapy, zasady, istota. Od etapy postępowania scaleniowego, komasacji gruntów. W ramach postępowania scaleniowego należy wymienić 3 etapy. Wszczęcie postępowania, szacowanie gruntów, opracowanie projektu scalenia i jego zatwierdzenie. W postępowaniu scaleniowym w zamian za grunty objęte scaleniem otrzymuje się grunty równej wartości szacunkowej. Za równą wartość szacunkową uważa się wartość o różnicy nieprzekraczającej 3%. Gdy ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie gruntu o równej wartości szacunkowej, stosuje się dopłaty pieniężne. W zamian za objęte scaleniem lasy, grunty leśne, sady czy inne uprawy specjalne wydziela się użytki możliwie tego samego rodzaju i jakości. Scalanie gruntów rolnych, czyli ustawa o scalaniu i wymianie gruntów z 26 marca 1982 roku. Scalanie gruntów służy poprawie rozłogu gruntów rolnych w ramach postępowania administracyjnego, np. likwidacja wąskich działek, likwidacja dużej ilości działek, likwidacja enklaw, czyli działek otoczonych innymi działkami. Celem scalania gruntów jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntu, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnej, dróg i rzeźby terenu. Ewidencja gruntów i budynków, podstawowe cechy i zasady rejestru. Ewidencja gruntów i budynków jest jednolitym, systematycznie aktualizowanym, prowadzonym w skali kraju zbiorem informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach władających tymi gruntami i budynkami. Cechy ewidencji gruntu i budynku. Po pierwsze, powszechność, objęcie ewidencją wszystkich gruntów. Po drugie, ograniczona jawność, możliwość wglądu każdego zainteresowanego do ewidencji z wyłączeniem źródłowej dokumentacji gruntu. Po trzecie, jednolitość, prowadzenie ewidencji według tych samych przepisów i zasad dla wszystkich gruntów. Po czwarte, zupełność, objęciem ewidencją ogólnych niezbędnych danych o gruntach i budynkach. Po piąte, wiarygodność. Informacje o gruntach i budynkach stanowią jedyne kompletne źródło informacji. Podstawowe rejestry publiczne. Po pierwsze, ewidencja gruntów, po drugie, księgi wieczyste, po trzecie, krajowy rejestr gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków do zapłaty. Po czwarte, rejestr identyfikacji i rejestracji zwierząt. Prawna ochrona gruntów rolnych, zalesienie, rekultywacja pojęcia. Podstawowe kierunki prawnej ochrony gruntów rolnych.
Ochrona zasobów gruntów rolnych, to znaczy ochrona ilościowa, przeciwdziałanie degradacji gruntów rolnych i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi, tak zwana ochrona jakościowa, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów, zachowanie torowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych, zalesienie gruntów rolnych. Zalesienie gruntów jest formą trwałego wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej. Realizuje ono zasadniczo dwie funkcje. Po pierwsze, służy ograniczeniu produkcji rolnej. Po drugie, służy ochronie środowiska poprzez zwiększenie lesistości kraju. Grunt rolny, będący częścią gospodarstwa rolnego lub stanowiący jego całość, może być przeznaczony do zalesienia, jeżeli co najmniej spełnia jeden z warunków. Czyli jest gruntem klasy 5 lub 6, jest gruntem położonym na stoku o średnim nachyleniu powyżej 15%, jest gruntem okresowo zalewanym, jest gruntem zdegradowanym w rozumieniu przepisu o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku. Łączna powierzchnia gruntu przeznaczonego do zalesienia nie może być mniejsza niż 0,4 hektara oraz nie może przekraczać 30 hektarów. Minimalna powierzchnia musi wynosić 0,1 hektara. Co jest przedmiotem regulacji prawnych w zakresie ochrony zasobów gruntów rolnych? Przedmiotem ochrony ilościowej, ograniczenia w zakresie przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze oraz ochrony jakościowej, ochrony przed dewastacją i degradacją gruntów spowodowaną działalnością właściciela lub posiadacza gruntu rolnego, jak i innego podmiotu, zwłaszcza zakładów przemysłowych. Podlegające grunty. Po pierwsze, określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne. Po drugie, podstawami rybnymi i innymi zbiornikami wody służącymi wyłącznie potrzebom rolnictwa. Po trzecie, pod wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnych budynkami mieszkalnymi. Po czwarte, pod budynkami urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej. Po piąte, parków wiejskich. Po szóste, pracowniczych ogródków działkowych i ogrodów botanicznych. Po siódme, pod urządzeniami melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpotopowych, kanalizacji i utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi. Po ósme, zrekultywowanych dla potrzeb rolnictwa. Po dziewiąte, torfowiska i oczka wodne. Po dziesiąte, pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych. Rekultywacja gruntów polega na przywróceniu wartości użytkowej gruntów lub nadaniu wartości użytkowej gruntom zdewastowanym lub zdegradowanym, np. przez utwardzenie skał, budowę dróg, urządzeń melioracji wodnej. Zasady przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze. Po pierwsze, na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku na inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Po drugie, przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów związanych z działalnością przemysłową, a także innych obiektów budowlanych należy stosować także rozwiązania, które ograniczają skutki ujemnego oddziaływania na grunty. Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wykonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na czym polega wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Ma charakter czynności faktycznej i rozumie się przez nie rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowania gruntu. Następuje po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Nie uważa się za wyłączenie sytuacji, gdy przerwa w rolniczym użytkowaniu gruntu jest spowodowana zmianą kierunku produkcji i trwa nie dłużej niż 5 lat. Emerytura rolnicza. Składniki przesłanki uzyskania definicji pojęć. Emerytura rolnicza składa się z dwóch części. Część składkowa, część ubezpieczeniowa. Przesłanki uzyskania emerytury przez rolnika. Emerytura rolnicza przysługuje rolnikowi, który jest ubezpieczony w KRUS, osiągnął wiek emerytalny, podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 100 kwartałów 25 lat. Wcześniejszą emeryturę rolniczą może uzyskać także ubezpieczony rolnik KRUS, który osiągnął wiek emerytalny, podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 120 kwartałów 30 lat, zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Jaki jest zakres podmiotowy rolniczego ubezpieczenia społecznego? Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników i pracujących z nimi domowników, którzy po pierwsze posiadają obywatelstwo polskie lub po drugie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy lub karty pobytu lub są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej. Przepisy ustawy stosuje się także do małżonka rolnika, chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnym ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym. Przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która
ukończyła lat 16, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa albo w bliskim jego sąsiedztwie. Stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. Źródła prawa rolnego krajowego oraz wspólnotowego. Kontraktacja. Źródła prawa rolnego. Konstytucja, ustawy i rozporządzenia, umowy międzynarodowe, traktaty i zrównane z nimi rangom inne akty ustanowione przez państwa członkowskie, zasady prawne Trybunału Sprawiedliwości odnoszące się do wspólnej polityki rolnej, akty prawa wtórnego, rozporządzenia, dyrektywy, opinie, zalecenia, decyzji. Do źródeł wspólnotowego prawa rolnego zalicza się traktaty i zrównane z nimi rangom inne akty ustanowione przez państwa członkowskie, a w szczególności traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z dnia 25 marca 1957 roku, akty prawne stanowione przez organy Wspólnot Europejskich oraz Europejski Bank Centralny należące do prawa wtórnego, rozporządzenia, dyrektywy, decyzji, zalecenia, opinie, umowy międzynarodowe zawierane przez Unię Europejską z państwami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi w zakresie prawa rolnego, zasady prawne Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odnoszące się do wspólnej polityki rolnej. Treść umowy kontraktacji. Przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się do produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takich świadczeń. Założenia wspólnej polityki rolnej. Zapewnienie samowystarczalności wspólnocie. Podstawowa jednostka produkcyjna w europejskim rolnictwie, czyli gospodarstwo rodzinne. Rolnictwo jest szczególnym sektorem gospodarki oraz wspólny rynek wymaga regulacji. Zasady wspólnej polityki rolnej. Wyłącznie rolnictwo w ramach wspólnoty. Postanowienia dotyczące rolnictwa stanowią wyjątek od generalnych reguł traktatu. Sektor rolny w całej wspólnocie musi podlegać wspólnej polityce. Jedność rynków rolnego wspólnoty. Zasada solidarności. Zasady wyznaczające preferencje wspólnoty. Zadania wspólnej polityki rolnej. Zwiększenie wydajności produkcji rolnej w drodze postępu technicznego, zapewnienie racjonalnego rozwoju produkcji, zapewnienie w ten sposób należytego standardu życia ludności rolniczej, w szczególności poprzez podniesienie dochodów osób zatrudnionych w rolnictwie, stabilizacja rynków, zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia, zabezpieczenie odpowiednich cen dla konsumentów. W zakresie rozwoju obszarów wiejskich wsparciem ze strony sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej objęte są takie programy jak wsparcie na rzecz uzyskania rent strukturalnych, wsparcie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, wsparcie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, zalesienie gruntów rolnych, wsparcie gospodarstw niskotowarowych, dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej, wsparcie grup producentów rolnych, pomoc techniczna dla jednostek organizacyjnych i organów realizujących zadania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, uzupełnienie płatności bezpośrednich. Komu przysługują dopłaty bezpośrednie? Płatności bezpośrednie przysługują producentom rolnym posiadającym grunty rolne powyżej 1 hektara, z tym, że powierzchnia działek rolnych nie może być mniejsza niż 0,1 hektara. Definicje. Producent rolny, produkty rolne i ekologiczne, kwota mleczna. Producent rolny to osoba, która wytwarza produkty rolne i nie musi to być wcale właściciel gruntu rolnego, może to być na przykład dzierżawca. Może nim być także osoba fizyczna, a w jej ramach rolnicy, którzy są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi gospodarstwa rolnego, prowadzą działalność rolniczą. Mogą nimi być także osoby prawne. Produkty rolne są to płody ziemi, hodowli i rybołówstwa, a także związane z nimi produkty pierwszego stopnia przetworzenia, np. masło, soki owocowe. Według definicji z artykułu 32 Traktatu Rzymskiego z 25 marca 1957 roku. Produkty ekologiczne są to produkty wytworzone metodami ekologicznymi, a więc uzyskane przy zastosowaniu w możliwie największym stopniu naturalnych metod produkcji nienaruszających równowagi przyrodniczej. Produkcja ekologiczna może być prowadzona wyłącznie w ekologicznym gospodarstwie. Kwota mleczna, czyli limit mleka produktów mleczarskich, jaki producent rolny może wprowadzić do obrotu w roku gospodarczym po cenach gwarantowanych. Wdrożone je, to znaczy limity, w 1984 roku w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. Każde państwo
ma limit mleka do wyprodukowania w ciągu roku. Kwoty są dziedziczne, stanowią przedmiot obrotu cywilnoprawnego. Możemy je sprzedawać razem z gospodarstwem. Nowe państwa członkowskie uzyskują kwotę w trybie negocjacyjnym. Państwo dostaje kwotę w oparciu o poziom produkcji mleka w danym czasie. Polityka ta jest stabilna. Warunki w rolnictwie są bardzo przewidywalne na dłuższym okres czasu. Prawo rolne. Agencja Nieruchomości Rolnych. Agencja Własności Rolnej. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, współcześnie Agencja Nieruchomości Rolnych. Instytucja powiernicza Skarbu Państwa, której zadaniem było przejęcie wszystkich państwowych nieruchomości rolnych do zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oraz gospodarowanie tymi zasobami na zasadach określonych ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dnia 19 października 1991 roku. Agencja realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego zasobów Skarbu Państwa, restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze, obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolne, tworzenia gospodarstw rolnych oraz powiększania już istniejących gospodarstw rodzinnych, zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa, tworzenia miejsc pracy w związku z restrukturyzacją państwowej gospodarki rolnej, wspierania działań organizacyjnych mających na celu udzielanie pomocy byłym pracownikom PGR i członkom ich rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Agencja Nieruchomości Rolnych może wykupywać grunty rolne na własność Skarbu Państwa, jeżeli wymaga tego realizacja zadań określonych w ustawie, w tym szczególnie zadań w zakresie powiększania już istniejących gospodarstw rolniczych. Jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, Agencja Nieruchomości Rolnych, działając na rzecz Skarbu Państwa, może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatę równe wartości pieniężnej. Jest państwową osobą prawną, wykonuje w imieniu własnym prawa i obowiązki związane z imieniem Skarbu Państwa powierzonym Agencji po zlikwidowanych Państwowych Przedsiębiorstwach Gospodarki Rolnej. Działa w imieniu własnym, ale na rzecz Skarbu Państwa. Siedzibą agencji jest Warszawa, posiada ona także swoje działy terenowe. Formy dysponowania prawnego zasobą własności rolnej Skarbu Państwa: bezpośrednie przekazanie, sprzedaż, tryb bez przetargu lub przetarg ofert, dzierżawa gruntów rolnych, przekazanie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego. Agencja Rynku Rolnego, zadanie, realizuje interwencyjną politykę rolną państwa w celu stabilizacji rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz ochrony dochodów uzyskiwanych z rolnictwa. Środki, którymi posługuje się agencja: interwencyjny skup i sprzedaż produktów rolnych na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, gromadzenie rezerw państwowych produktów rolnych i żywnościowych oraz gospodarowanie nimi, udzielanie poręczeń w zakresie kredytów obrotowych przedsiębiorstwom realizującym zadania zlecone im przez agencję. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podejmuje przede wszystkim działalność inwestycyjną. Agencja została wskazana jako jednostka płatnicza w pomocy Unii Europejskiej. Agencja ustawowa powinna wspierać inwestycje w rolnictwie, przedsięwzięcia warunkujące rozpoczęcie, zwiększenie lub wznowienie produkcji rolnej, poprawę struktury agrarnej, przedsięwzięcia tworzące nowe miejsca pracy na obszarach wsi, rozwój infrastruktury techniczno-produkcyjnej wsi i rolnictwa, inwestycje związane z tworzeniem giełd i rynków hurtowych, przedsięwzięcia realizowane przez organizacje rządowe, samorządowe oraz pozarządowe mające na celu podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi, doradztwo rolnicze i informacje rolnicze, upowszechnianie rachunkowości i gospodarstw rolnych, restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych działających na rzecz rolnictwa, kształcenie mieszkańców wsi w szkołach wyższych poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich, rozwój rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii, powstanie i rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w rolnictwie, rozwój infrastruktury informatycznej i banków spółdzielczych, powstanie i rozwój grup producentów i ich związków. Związki zawodowe rolników indywidualnych, grupy producentów rolnych. Związki zawodowe rolników indywidualnych. Związki tworzyć mogą rolnicy indywidualni prowadzący gospodarstwo rolne oraz osoby im bliskie, pracujące stale wraz z nimi w tym gospodarstwie. Działają one w zakresie ochrony własności gospodarstwa, ochrony interesów ekonomicznych i socjalnych swoich członków i ich rodzin, a także
uczestniczą w działaniach podejmowanych na rzecz rolnictwa i wsi. Grupy producentów rolnych. Według ustawy grupy producentów rolnych mogą być zakładane przez osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne lub działalność rolniczą w zakresie działu specjalnych produkcji rolnej. Celem grupy producentów jest dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawa efektywności gospodarowania, ochrona środowiska. Społeczno-zawodowe organizacje rolników, kółka rolnicze. Społeczno-zawodowe organizacje rolników nie są to ani spółdzielnie, ani stowarzyszenia, ani związki zawodowe, lecz organizacje, których status w całości określa ustawa, należą do nich. Kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, rolnicze zrzeszenia branżowe, związki rolników, kółek i organizacji rolniczych, związki rolniczych, zrzeszeń branżowych. Członkami społeczno-zawodowej organizacji rolników są rolnicy, członkowie ich rodzin, osoby związane bezpośrednio charakterem swojej pracy z rolnictwem. Wymień społeczno-zawodowe organizacji rolników. Warto zwrócić uwagę, iż organizacje społeczno-zawodowe rolników znajdują swoje umocowanie m.in. w artykule 12 obecnie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 roku. Ustawa z 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników enumeratywnie, czyli w sposób zupełnie wyczerpujący, wymienia te organizacje. Kółko rolnicze jest to dobrowolna, niezależna i samorządna społeczno-zawodowa organizacja rolników indywidualnych reprezentująca całokształt ich interesów zawodowych i społecznych. Terenem działania kółka może być jedna lub więcej sąsiadujących ze sobą wsi. Członkami kółek rolniczych są osoby prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne jako ich właściciele, posiadacze bądź użytkownicy, pełnoletni członkowie rodziny rolnika pracujący w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym, osoba, która przekazała gospodarstwo za emeryturę lub rentę. Koło gospodyń wiejskich, status prawny, status ten jest odrębny od stowarzyszeń oraz związków zawodowych, stanowi swoiste połączenie uregulowań ustawy prawo spółdzielcze i ustawy o związkach zawodowych. Izby rolnicze oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Izby rolnicze są formą samorządu rolniczego i charakteryzują się następującymi cechami. Po pierwsze obowiązkowe członkostwo, po drugie posiadanie osobowości prawnej, po trzecie prowadzenie obok własnych także spraw z zakresu administracji publicznej. Działają na terenie każdego województwa w celu realizacji wspólnych zadań izby mogą zawierać porozumienia regionalne. Członkami tego samorządu rolniczego z mocy prawa są osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne płacące podatek rolny lub podatek dochodowy z działu specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, do których wnieśli wkłady gruntowe. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Według ustawy prawo spółdzielcze przedmiotem działalności rolniczych spółdzielni produkcyjnych jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolnego, pomoc na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych członków spółdzielni, ponadto prowadzenie innej działalności gospodarczej. Członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych mogą być rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne jako właściciele oraz posiadacze samoliczni, dzierżawcy, użytkownicy tych gospodarstw, również inne osoby przydatne z punktu widzenia działalności spółdzielni. Było to omówienie całości materii z zakresu egzaminu z przedmiotu prawo rolne wykładanego na studiach prawniczych, najczęściej w formie pytań i odpowiedzi czy wypunktowanego konspektu. Pozdrawiam.